Was w kolejnym filmiku i dzisiaj nagrywam dla Was ostatniego już vloga w starym roku. Dziś mamy Sylwester, 31 grudnia. I oczywiście razem z Majeczką serdecznie Was zapraszamy do oglądania. Oczywiście, kochani, z okazji nadchodzącego nowego roku życzę Wam wszystkiego najlepszego, samych sukcesów i spełniania wszystkich Waszych najskrytszych marzeń. Majeczka, a Ty co życzysz dla wszystkich zwierzaków, dla wszystkich piesków? Żeby miały siłę do biegania po łące, tak? I żeby oczywiście były zdrowe, tak więc kochani, dla wszystkich Was, dla Waszej rodziny, dla Waszych zwierzaków życzymy dużo zdrowia. Szczęśliwego nowego roku. Zuzia również dołącza się do życzeń. No i chyba to, trzeba czapeczkę poprawić. No poczekaj. No teraz już pięknie wyglądasz. Gotowa jesteś na imprezę? Zuzia też chyba gotowa. I oczywiście teraz Wam powiem, co będziemy robić w Sylwestra. Więc ja oczywiście Sylwestra będę spędzać w domu z Mają, nie tylko z Majeczką. Ale nie będzie to żadna impreza, tylko bardziej wieczór sylwestrowy. Ja kupiłam trochę przekąsek, zresztą później Wam pokażę, co kupiłam na Sylwestra. Też troszkę dekoracji, więc na pewno trochę podekoruję pokój, żeby tak bardziej było sylwestrowo. I zaczniemy pewnie oglądać jakieś nowe filmy, może seriale. Myślałam na przykład, żeby zacząć oglądać nowy sezon Wiedźmina, bo wiem, że niedawno wyszedł. Oczywiście też posłuchamy muzyki. No i też przede wszystkim będę się opiekować Mają, no bo ona na pewno będzie w nocy przerażona, jak już zaczną się głośne fajerwerki. No i to jest mój właściwie plan na sylwestrowy wieczór. A Wy możecie mi napisać, jak Wy spędzacie Sylwestra, czy gdzieś wychodzicie. No, czy może do przyjaciółek, czy tam do przyjaciela, czy na jakąś imprezę, czy spędzacie go z rodziną. No i oczywiście zapraszam Was do dalszego oglądania tego odcinka. A możecie pisać, które kolczyki bardziej Wam się podobają. Czy te czarne? Czy może bardziej te, które mam na sobie? One mają kolorowe cyrkonie. Nie wiem, czy to akurat się wyostrza, ale chyba widać. I teraz będę malować paznokcie i do tego użyję takich dwóch lakierów. Ten już wcześniej kupiłam, a ten kupiłam całkiem niedawno, jeszcze go nie używałam, więc pierwszy raz będę go używać. I on chyba właściwie to jest jakaś edycja sylwestrowa, bo tutaj nawet taka grafika jest. Gwiazdki. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I już pomalowałam, tak się prezentuje ten lakier. I jego zaletą jest to, że brokat. No bo to jest lakier brokatowy, pokrywa całą płytkę paznokcia. Dzisiaj dam Mai do przetestowania tą zabawkę interaktywną. Tym bardziej, że myślę, że przyda mi się na wieczór, żeby ją troszkę odstresować. Akurat taka zabawka edukacyjna, gdzie zajmie się wyjmowaniem przysmaków, będzie mniej się właśnie stresować, bać. Dostała ją na święta, więc akurat jeszcze nie sprawdzałam, jak sobie z nią radzi. Do uzupełnienia tej zabawki użyję przysmaków, które mi zostały jeszcze z otwierania kalendarza adwentowego na święta. Bo tam było dużo na przykład pakowane tych smaczków. No i teraz je użyję do napełnienia zabaweczki. Myślę, że następnym razem też będę tutaj wkładała na przykład karmę. Ale pierwszy raz, no to żeby ją zachęcało, zobaczcie, to działa na tej zasadzie, że trzeba tak przycisnąć, bo tak musi wpaść na pomysł, żeby to przycisnąć. A tu już mamy inny sposób, to jest miękkie i tu też im powkładam smaczki. Te łapki już się łatwiej zdejmuje, zobaczymy, jak Mai w ogóle pójdzie, chociaż... Smyczka.
i zobaczymy, jak sobie poradzisz. Czy wpadniesz na pomysł, jak wyciągnąć. Zobaczcie, fajnie, że tu na tych łapkach są takie dziurki zrobione malutkie, zobaczcie. Żeby piesek czuł zapach, że są w ogóle smaczki w środku. I żeby go to zachęcało do wyciągania. Szukaj. Musisz nacisnąć. Ciekawe, czy wpadnie na pomysł. Będzie musiała się trochę natrudzić i dlatego myślę, że to fajnie sprawdzi się dzisiaj wieczorem, żeby właśnie ją trochę odciągnąć od tego strachu. Widzieliście, poradziła sobie, więc nie jest jednak takie trudne, jak się wydawało. Myślałam, że będę jej pokazywać, jak to działa najpierw, ale ona widzę, że sama chyba załapie, więc poczekamy, jak pootwiera wszystko. Myślałam, że właśnie tamta kieszonka będzie trudniejsza do tworzenia, a tu okazuje się, że to jej szybciej poszło. Znaczy, no ja to też myślę, że sobie poradzisz. No szukaj. No już prawie otworzyła. Udało się. Najlepsze jest, że za jednym zamachem otworzyła dwa. Więc zostało jeszcze jedno. Jeszcze jedno ci zostało. No jednak jakoś otworzyła. Nie wiem, czy zauważyłam. Nie wiem, czy było widać na nagraniu. Na wieczór myślę, że dam jej do przetestowania gryzaczka, które też dostała w prezencie na święta, ponieważ widzę, że one są twarde, więc też ją na chwilę na pewno to zajmie, ale to dopiero wieczorem, bo na razie jeszcze jest tak w miarę możliwości spokojnie na dworze, nie ma jeszcze tych strzałów tak często. Chomiczki dzisiaj przetestują przysmaki, które dałam im na święta. Są to przysmaki o smaku mącznika, więc myślę, że powinny im posmakować. Są w kształcie serduszek. Nie zawierają cukru, konserwantów. No sprawdzimy, czy im to posmakuje. Zobaczcie, jakie ładne otwieranie w ogóle. I tak się prezentuje pojedynczy przysmak. Chłopcio, chcesz przysmaczek? Chrupek zajada i mu smakuje. I aparat też chce przy okazji zjeść, jak się rozjadł. Przepraszam was za światło, ale teraz się zachmurzyło i słabo może być widać tutaj Orzesia, ale dla niego oczywiście też mam przysmak. Również zajada. Orzesia, co dobre było? Zjadłeś połowę? Resztę na później. I dalej, zobaczcie, dokończę to serduszko. Chociaż wiem, że naprawdę słabo może być widać przez światło. Nie wiem, jak od tej strony wam pokażę, to będzie coś lepiej, chyba nie. A teraz wam pokażę, jakie kupiłam ozdoby sylwestrowe. A później też wam pokażę haul, tylko już rzeczy jedzeniowych, co kupiłam na Sylwestra, a tutaj jest ozdób. Może to wszystko wysypę. Ogólnie też mam stare ozdoby, jakieś z zeszłego roku, więc też ich będę używać. No ale to są te, które kupiłam nowe teraz. To są plastikowe kieliszki. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie wyglądają, bo tu jeszcze mają gwiazdki. Dalej może baloniki wam teraz pokażę. Więc tu mam zestaw balonów w kolorach srebrnych i przezroczystych.
jeszcze mały zestaw. Nie wiem, czy będę wszystkie zużywać. Wydaje mi się, że jak już te położę, to będzie wystarczająco. Ale to jak coś zostanie, to będzie na jakiś kolejny rok. Albo na urodziny. Tu jeszcze dwa balony. I to są troszkę inne, one są z folii. Zobaczymy, jak będą wyglądać. Ale spotkałam je w Biedronce. Bardzo mi się spodobały. Dalej wzięłam jeszcze perukę srebrną. Bardziej do jakichś zdjęć. I czapeczki foliowe. Dwie serpentyny. To jest kolor malinowy. Nie wiem, czy w aparacie nie widać jako czerwony, ale to jest taki bardziej malinowy. I jeszcze wzięłam coś takiego. To jest lampa. O, lampka disco. Zaraz sprawdzimy, jak to działa. Majeczko, żebyś się nie przestraszyła, bo nie wiem, jak to właśnie będzie działało. Czekaj, tutaj się włącza. Zobaczcie, taki daje efekt. Jak wy będziecie oglądać ten filmik, to będzie już po Sylwestrze, ale jeszcze, gdyby ktoś był ciekawy, to wszystkie te rzeczy kupiłam w Biedronce, oprócz tych kieliszków, bo te kieliszki plastikowe są z Rossmana, a tak to wszystko jest z Biedronki. A to moje zakupy już na wieczór. I mamy oczywiście bardzo dużo chipsów z tego, co widzicie. Albo są lejsy, cebulka, papryka, jest akurat duża paczka i tutaj z crunch chipsów też jest duża paczka. Jeszcze spotkałam lejsy sticks ketchupowe. No i wzięłam popcorn, bo nie wiem, czy będzie mi się chciało właśnie robić ten w mikrofali, więc wzięłam już taki gotowy. Tu jeszcze coś takiego, krakersy, paluszki, no bo paluszki tu chyba standardowo. Jeszcze cappuccino spotkałam o smaku słonego karmelu. Ja uwielbiam słony karmel, więc wzięłam. I jeszcze na wieczór wzięłam galaretki. Jest rubinowa i bursztynowa o smaku koliata, jakieś wieloowocowa. Jestem tutaj bardzo ciekawa, więc też je na pewno zrobię. No a do picia wzięłam Coca-Colę Zero. No i tak, chyba wszystko. Nie brałam żadnych papierowych talerzyków, ponieważ wydaje mi się, że z zeszłego roku mi jeszcze pozostawały nieużyte. No to je zużyję teraz. Jeszcze zapomniałam wam pokazać z owoców. Mamy mandarynki. Maja dzisiaj na obiad dostanie mokrą karmę o smaku wołowiny, jajka i szynki. Już na mieście śnieg się roztopił i właściwie nie ma śladu po śniegu, ale na łąkach jeszcze widzę, troszkę się ostało. Wiadomo, że jest to malutko, już nie przykrywa w ogóle trawy, ale zawsze jest troszeczkę biało. Przynajmniej jest ślad, że śnieg był niedawno. Bo już na chodnikach, jak się idzie miastem, no to niestety już nie ma tego pięknego krajobrazu zimowego. Tu na łąkach jeszcze, tak jak wam mówię, troszeczkę gdzieniegdzie jest taki maleńki. I my też wybrałyśmy się wcześniej na spacerek, no bo później lepiej nie ryzykować. No bo nie wiem, jak będzie w tym roku, czy będą duże strzały, czy będzie głośno, jak będą ludzie właśnie te fajerwerki puszczać. Chodź Maja, chodź troszeczkę. Ja dlatego wolę iść z nią na spacerek teraz, bo teraz jeszcze jest w miarę cicho. I Maja jest też takim pieskiem, na szczęście, że jeżeli ja ją spuszczę i rzeczywiście byłby jakiś strzał, to ona nie ucieka na szczęście, tylko zatrzyma się pod kuli ogonek i idzie, tylko że widać, że jest przestraszona. Bo na przykład z Sonią nie mogłabym nigdy wyjść w Sylwestra na łąkę bez smyczy, bo po prostu no, mogłaby już uciec i nigdy jej nie znaleźć. Ponieważ Sonia, jak takie coś usłyszy, to od razu tak chce uciekać, że nieważne w którą stronę. No, głównie do domu, w stronę domu chce uciekać. Ale na podwórku strachu różnie by to mogło być.
No mojej też wiadomo, że trzeba pilnować, ale mogę ją spuścić, ponieważ chyba rzeczywiście coś takiego miało miejsce. No to ona nie ucieka, tylko po prostu widać po niej, że jest przerażona. Mogę ją wtedy zdążyć zapiąć, albo mogę nawet przeczekać i jej nie zapinać. Ona po prostu wtedy idzie tak blisko mnie i widać, że się boi. Ale no nie jest to tak, że ona ucieka gdziekolwiek. Ja spójrzcie, kogo jeszcze zobaczycie ostatni raz w starym roku. Przeprowadziłam na chwilę do siebie Soniusia, żeby zrobić może jakieś jeszcze zdjęcie sylwestrowe, ostatnie zdjęcie w tym roku, dlatego pomyślałam, że wam na filmiku też może ją pokażę. Założyłam tutaj Soni kokardkę świecącą. Właściwie muchę. Może bardziej pasuje do pieska niż do suczki. Ale Sonia nie za bardzo przepada za czapeczkami. Dlatego ma założoną taką muchę. I już dziewczyny obydwie sylwestrowe. Maja w czapeczce. Tutaj Soniusia w kokardce. Spójrzcie tylko, jak ładnie razem wyglądają. Nawet jeszcze choinkę włączyłam. Wy możecie mi napisać w komentarzach, czy macie jeszcze choinki. Soniusia, gdzie tam lecisz w tej kokardce? Teraz trzeba już zdjąć. I przed chwilą było słychać już strzały. I tutaj pieski się przestraszyły. Maja leży pod kocykiem. Tu nawet ze swoim leniwcem, pruszakiem. A tu Soniu się też przykryłam kocykiem, żeby mniej się bała. I właściwie są przykryte moim kocem całym. Tylko, że jedna jest na jednym końcu łóżka, druga na drugim końcu, więc ten kot jeszcze załapał się właściwie obydwie na niego. I może sobie teraz będą spały. A później Soniczkę zaprowadzę do mojej mamy. Soniu się już zaprowadziłam do mamy i Majeczkę, jak widzicie, śpi sobie w kocyku, a ja już zacznę trochę dekorować pokój. I tutaj mam już w jednym woreczku stare, w drugim nowe ozdoby i też myślę, że będę musiała już ściągnąć ozdoby świąteczne. Oczywiście nie będę dzisiaj rozbierać choinki, tylko bardziej mam na myśli ozdoby. W ogóle może zaświecę sobie choinkę. I tak jak wam mówiłam, nie będę rozbierać choinki, którą właśnie już zaświeciłam, żeby było tak ładniej. Tylko chciałabym już pozdejmować ozdoby, na przykład te skrzaty. Ponieważ no teraz tutaj postawiam jakieś baloniki. Takie kule też miałam świecące. O, coś takiego może na komodę dam. No a te skrzaty już raczej nie będą mi się, no już nie będą ładnie tutaj wyglądać, bo będzie tego wszystkiego za dużo. I też myślę, że w ogóle kiedy rozbieracie choinkę, bo ja myślałam po 6 stycznia rozbierać, no ale ozdoby to właściwie chyba pościągam trochę wcześniej, no bo już chciałabym tutaj taki nastrój teraz sylwestrowy wprowadzić. Skrzaty już pościągane i teraz myślę, że może tutaj dam kulę na komodę. I starczyło mi tych kul właściwie na komodę i tu jeszcze na połowę biurka, więc myślę, że będzie całkiem fajnie to wyglądać. Chrobcio widałam gałązkę leszczyny z buraczkiem. I tutaj widzicie,
Zajadę sobie. I ja w tym czasie pompuję balony. Ach, Lubcio. Słyszycie chyba. Bardzo lubi. Majeczka, bawisz się swoją alpaką, czy to lamą? Ej, to jest ta lama. I co, dziurę już ma? Takie nitki wyrwałaś? Ej, to jest ta lama, którą Maja dostała pod choinkę. A ja dalej dekoruję pokój. Ja już robię tutaj galaretki. I to jest o smaku coli. A ta o jakimś smaku owocowym. Przyszła właśnie pizza i pierwszy raz w ogóle widzę na żywo taką dużą pizzę. Ma ona 60 cm. Może wam pokażę, jaka jest wielka, wegetariańska. Aż ciężko mi ją uchwycić w aparacie. Teraz wam pokażę w stosunku do mojej ręki, jak ona jest wielka. Spójrzcie nawet, jakie to pudełko jest wielkie. I teraz Maja przetestuje gryzaczki, które dostała na święta z firmy Wolf o smaku kaczki. I tak wygląda pojedynczy i może Majeczka się trochę odstresuje, jak się tym zajmie, bo u mnie w tym roku na przykład bardzo strzelają. W zeszłym roku wydaje mi się, że było mniej. I Majeczka tutaj poszła na podłogę sobie jeść. Nie wiem, jak się bardzo za to zabrać, bo bardzo twardy jest ten gryzak. Nie wiem, czy będziecie widać, czy będziecie widzieć, ale tutaj wam skład pokażę, gdyby kogoś interesowało, więc tu widzę, że jest na bazie żelatyny z kości. I Majeczce smakuje z tym, że to jest bardzo twarde, więc chyba na długo ją zajmie, ale właściwie to o to mi chodziło, żeby dać jej na Sylwestra coś takiego, co ją zajmie i może nie będzie się tak stresować. What we do here is go back, 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 back. Majeczka
siedzi pod biurkiem, bo była przestraszona, ale kości nie zostawiła, więc nie byłam tyle przestraszona, żeby zostawić swojego gryzaka, tak więc serdecznie Wam polecam tego gryzaka, żeby zająć pieska na dłużej, bo mają już naprawdę jakiś czas go je. Teraz już powoli tutaj wszystko przygotowuję, różne przekąski, czyli właściwie tylko daję na talerzyk chrupki, paluszki do kubeczka. Dodamy krakersy. Nie wiem, czy one są dobre, bo nie pamiętam, czy w ogóle kiedyś je jadłam. I teraz chipsy. Właściwie to może już, jak tutaj wszystko przygotuję, to Wam pokażę, bo tak to dość długo będzie filmik trwał przez to. Maja tu oczywiście sprawdza, czy wszystko będzie dobre. Ja nie wiem, ja otwieram chipsy, a mój pies leci. Maja, wiesz, że to nie będzie dla Ciebie. Ty swojego gryzaka gdzie masz? Już zjadłaś czy jeszcze? A się chipsami interesujesz? Napiszcie w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony smak chrupek chipsów, bo mój Lay's cebulka. Nowy pomysł na spędzanie Sylwestra w szafie. Maja już bardzo się boi strzałów. U nas w tym roku bardzo strzelają. Wydaje mi się, że bardziej niż w zeszłym roku. I Maja nie wiedziała już, gdzie uciekać do łazienki, potem uciekała z łazienki, nie wiedziała, gdzie się chować i w końcu wylądowała w szafie. Tutaj wstawiłyśmy jej legowisko. I tak będzie chyba spędzać resztę już wieczoru. I właśnie przez okno oglądam fajerwerki, którego oczywiście Maja bardzo się boi. Kochani, już będę kończyć ten filmik. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach już w 2022 roku. Życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym roku.